Osobno powklejane listy od niego, bardzo czułe, świadczyły, że kochał ją stale. Długim szeregiem kart rozwodziły się żale i tęsknota młodej narzeczonej. Rozdziały szły coraz krótsze, coraz smutniejsze. Miejscami plamiły welin, wyraźne ślady les, niezatarte przez lata. Listy od niego urywali się. Jeszcze kilka smutnych stronnic. I Stewcia zobaczyła wklejony krótki list. Zapisany obcym pismem, oprowadzony czarną obwódką zatramentu, widocznie zrobioną przez babkę. Był to list od Stryja, Cezara Michorowskiego, opiekuna ordynata Macieja. W zimnych słowach oznajmiał on Stefci Korwiczównie o zerwaniu zaręczyn z Maciejem z jego wiadomością i zgodą. Stawiał za główny powód nierówność partii i różnice sferowe. Stefcia powstała oburzona. Więc tak? Więc gdzież są jego zapewnienia, które czytała na początku pamiętnika? Gdzież miłość krusząca wszelkie przesądy? Więc ta sfera jest aż tak silną, że łamie najświętsze zobowiązania? Że pozbawia honoru z taką łatwością, z jaką ściąga się pierścionek z palca? Gdzież są jego słowa wobec czynów? Stefcia biegala gorączkowo, mówiąc do siebie urywane słowa jak w malignie. Piersi falowała szybko, pełna niewysłowionej grozy. A Waldemar. I ten tak samo mówił w sali portretowej. On winił dziadka. Zarzucał mu brak energii i stanowczości, ale czy sam potrafiłby postąpić inaczej? Już tylko kilka kartek, pisanych nierównym pismem, czytała. Wszystko kłamstwo. I jego miłość, i jego zapewnienia, i ta wiara, którą mnie poił. Wszystko. Sam zbudował nasze krótkotrwałe szczęście i sam zakopał je w grobie by sadzić na nim kwiaty swej przyszłej chwały, niekczemny, podły. Nie, nie, zawsze kochany, na wieki, na życie całe, to tamci podli. Czy on mnie kocha jeszcze? Czy cierpi nad zerwaniem? To pytanie poniosę do grobu. Pismo kończyło się. Kilka kartek niezapisanych, pustych, jak dusza, co w nich zamarła. Na ostatnich stronicach Stefcia czytała ze ściśniętym sercem. Ożenił się w Paryżu z księżniczką de Bourbon, córką znakomitego rodu spokrewnionego z królami. Gazety roznoszą ich podobizny. Pięknie oboje. Nie wyglądają jednak na szczęśliwych. Ale to tylko może moje oczy tak coś ćmi. Pobrali się i będą szczęśliwi. A ja a ja. Długa przerwa, potem kilka gorzkich słów, i znowu ślady łez. Znowu przerwa, po czym kilka słów. Ojciec mój miał atak sercowy. Maciej i jego zabił. Jestem jedynaczką, kocha mnie bardzo i cierpi, strasznie cierpi. Szereg czystych kart na ostatniej, zakończenie. Rok po śmierci ojca. Wychodzę za mąż. Musiałam to przysiąc umierającemu ojcu, spełniam ostatnią jego wolę. Wychodzę za człowieka, którego mi sam wybrał i na lożu śmierci w ostatniej chwili złączył nam ręce, kazał przysięgać. I już jutro mój ślub. Mój ślub. Czy to możliwe? Boże, jaka męka! Tak się kończy na świecie wszystko, na tym okrutnym, kłamliwym świecie. Rana moja niezagojona i pozostanie otwartą. Powiedziałam Rębowskiemu wszystko, jednak zgodził się wziąć mnie za żonę. Dziś w wilię ślubu, gdy zamykam na zawsze ten nieszczęsny pamiętnik, dziś przeklinam minione szczęście. Nie zaznam go już więcej, a on, jeśli zapomniał i jest szczęśliwy, niech nim pozostanie. Ja go nie przeklinam. Ale to się mści. To się zemścić musi. Długi czas Stewcia nie mogła się uspokoić. Odkryta prawda była dla niej tym boleśniejsza, że jej sama kochała Waldemara. Dramat babki zdawał się w niej powtarzać. Jak to się stało, mamo? Jak to było z babcią? pytała Stewcia. Pani Rudecka tuliła załzawioną córkę, razem z nią przerażona. Słyszałaś, moje dziecko, że babcia nic nie wiedziała, gdzie się właściwie znajdujesz. Nie wymieniałam nazwiska pani Elzonowskiej. To by ją od razu uświadomiło, że jesteś w domu arystokratycznym. Ona obawiała się dla nas arystokracji. Napisałam, że jesteś w rodzinie obywatelskiej, u naszych znajomych. Pytała się o ciebie często, wyrzucając nam, żeśmy cię oddali do obcego domu. I nas to gryzło. Tęskniliśmy za tobą, ale czekaliśmy cierpliwie do roku. Tak się tobą cieszyłam, kiedy ojciec powrócił z wystawy i opowiadał, że się jeszcze wyładniała, że masz wielkie powodzenie. Te kwiaty przysłane mówili o tym. Byłam szczęśliwą, tylko. Zresztą, mówmy o babci. Stewcia zrozumiała, co matka chciała powiedzieć. Mówmy o babci, ciągnęła pani Rudecka. Jak wiesz, była ona patriotką. Interesowało ją, co się dzieje w kraju i u nas. Na jej żądanie ojciec opisał wystawę dość obszernie i dużo wspominał o tobie. Stało się to niedawno. W liście wymienił nieostrożnie nazwisko pani Elzonowskiej, jako matki twej uczennicy. Dodał, że jest z domu Michorowska. Ja nie pojmuję, co się ojcu stało. Same nazwiska świadczyły, że przebywasz u magnatów. Wszystko to zrobiło na biednej babci nagle i straszne wrażenie. Musieliśmy powiedzieć prawdę. Słuchając opowiadań ojca, zresztą dość oględnych, patrzyła mu w oczy badawczo, ciągle pytając nie o Macieja, lecz o Waldemara. Musiał go jej ojciec opisać szczegółowo. Była bardzo zmieniona. Nie mogliśmy pojąć, co ją tak przeraża. Zaczęła bardzo nalegać, żeby cię stamtąd zabrać. Całą noc spędziła w niezwykłym podnieceniu. Czuwaliśmy przy niej. Nad ranem nastąpił gwałtowny atak. Już zdawała się konać. Szczęściem, przeczuwając to, sprowadziliśmy lekarza. A tak minął. Zażądała księdza. Po olejach świętych, wezwawszy nas oboje do siebie, powiedziała wszystko. Straszną przeżyliśmy chwilę. Ten człowiek, który złamał jej życie i uczynił ją nieszczęśliwą, to Maciej Michorowski, dziadio, o którym tyle i tak serdecznie pisałaś. Ogarnęła nas straszna obawa o ciebie, dziecko. Bo gdyby nie młody ordynat, ale ten szczegół i babcie najwięcej przeraził, ciągle mówiła o tobie z miłością i lękiem. Oddala ojcu paczkę z pamiętnikiem, oglądając fotografię, szepcząc sobie różne uwagi. Na ciebie mówiła, biedna, śliczna. Patrząc na niego, szeptała, taki sam, taki sam. Wreszcie przyszedł nowy atak i odebrał jej życie. Pani Rudecka podniosła chustkę do oczu. Stefcia oparta o jej kolana trzęsła się. Lkania rozrywały jej piersi. Stefciu, dziecko moje, bądź ze mną szczera. Powiedz prawdę. Ty kochasz ordynata. Dziewczyna załkała głośniej. Tak, tak. Jak ona odgadła, jak zrozumiała, szepnęła pani Rudecka o zmarłej matce. – Stefciu, tyś powinna wyjechać stamtąd. Wyjadę, mamo. Powrócę do was, ale tak mi ciężko. Państwo rudeccy zatrzymali Stefcię na parę tygodni. A w zamku w Głębowiczach panowała wielka, przygnębiająca cisza. Ordynat przesiadywał w swym gabinecie albo bibliotece, lub też snuł się po zamku zamyślony, poważny. Jakiś zmierzch. Padł na cały majątek. Służba zamkowa, zwierzyniecka, sztab ogrodniczy, wszyscy stajenni, robotnicy fabryk, szeptali tylko o dziwnym humorze ordynata. Przesiadywał w bibliotece, zatopiony w starych folialach. Tak przeszły trzy tygodnie. Pewnego dnia wieczorem Waldemar jak zwykle siedział przy głównym stole w bibliotece, założonym tomami porozrzucanymi w nieladzie. Rozparty na fotelu palił cygara i myślał. Przeczytał już wszystkie te księgi, nie zajmowały go teraz. Obecnie wolał zagłębiać się w historii własnego życia i w jego psychologii. Działo się w nim coś szczególnego, czego nie odczuwał nigdy. Przebiegał myślą swe burzliwe lata spędzone za granicą i czasy studenckie. Było w tych latach wiele zdarzeń ciekawych i takich, które w jego duszy pozostawiły ślady. Tam czasom zawdzięczał pesymizm, ironię i gorycz, z jakimi teraz nie mógł sobie dać rady. Zachodziło wiele przeróżnych kolizji w jego dzisiejszej istocie. Dziwna abstrakcja w myślach i uczuciach. Jeden tylko miał pewnik niezbity, jasny jak słońce, w który musiał uwierzyć. Kochał Stefcię. To uczucie występowało zbyt wyraźnie, aby mógł o nim wątpić, a wątpił długo. Za wiele miał w życiu powodzenia i na tym tle za wiele miłostek. Nie wierzył, że potrafi kiedy inaczej patrzeć na ładną kobietę, jak na klejnot mniej lub więcej cenny, którym się może zabawić do woli. Klejnoty takie zmieniał bardzo często, odrzucając bez skrupulu te, co już dla niego straciły blask nowości. Nie czuł nawet dumy z powodu własnych zwycięstw. Pesymizm jego względem kobiet rósł i potężniał. Tylko dwie z nich cenił wyjątkowo babkę podchorecką i zmarłą matkę. Teraz ma cześć dla Stefci. Ona zdruzgotala jego złe pojęcie o kobietach siłą kontrastu. Znał jej uczucia względem siebie i zrozumiał, że ona jest dogmatem jego życia. Różnica sferowa nie przerażała go. Zastanawiał się jedynie nad pytaniem, czy na barki Stefci nie okaże się za ciężkie stanowisko, które ją tak wysoko wyniesie. Lecz nie wątpił. Inteligencja jej pozwalała wierzyć, że podola obowiązkom, wymaganiom i etykiecie sfery, do jakiej wejdzie. Doświadczał lekkiej ciekawości, jako na przyjmie jego wyznanie. Ogarniał go dreszcz na myśl, że będzie ją nareszcie miał w swych ramionach, stewcię, taką pożądaną, pragnioną. Czasem wyobrażał ją sobie swą kochanką, oddaną mu zupełnie. Czy mogłaby się nią stać? Kochała go bardzo, wiedział o tym, więc gdyby chciał. Mógłby ją może doprowadzić do dania najwyższych dowodów miłości. Miał do tego wypróbowany talent, lecz, co mu się nigdy nie zdarzyło, brakło mu odwagi. Stefcia była jak biały kwiat, nieskalany i dziwnie przezroczy. Uważałby za świętokradztwo dotknąć jej brudną ręką. I on, który w stosunkach z kobietami wzdrygał się na wszelkie zobowiązania sakramentalne, Teraz pieścił się myślą o Stefci jako swej żonie. Tęsknił za Stefcią w czasie długich polowań. Potem ujrzał na krótko i tęsknota do niej wzmogła się, nie dając mu spokoju. Kiedy powrócił do gabinetu, zobaczył na biurku list zaadresowany ręką Luci Elzonowskiej. Szybko rozerwał kopertę. Dziewczynka pisała: Przyjedź Waldi dziś, jeśli chcesz powitać Stefcię. Wraca jutro rano. Bardzo bym chciała pojechać na jej spotkanie, ale boję się mamy. Nikt nie wie, że do ciebie piszę. Chciałam telefonować, ale wiesz, telefon znajduje się blisko mamy. A do pawilonu, do klecza przecie nie pójdę. Dopomógł mi poczciwy Jacenty do wysłania posłańca. Przyjeżdżaj koniecznie, Lucia. Waldemar uczuł przypływ krwi do mózgu. Wraca, ona wraca. Dziki, gwałtowny szał radości zawrzał w nim.